W dzisiejszym filmie zobaczymy. Padła ważna deklaracja Tuska. Sprawa jest pilna. Strzelano do Roberta Fico, premier Słowacji w stanie ciężkim. Sforsowali granice i wtargnęli z Białorusi. Mieli złe zamiary. Coraz bliżej fazy krytycznej. Ukraina wycofuje wojska. Gruzińskie marzenie zgotowało obywatelom gruziński koszmar. Polska wiza tania i łatwa. Liczby mówią same za siebie. Zapraszam do oglądania. Padła ważna deklaracja Tuska. Sprawa jest pilna. Ministrowie finansów państw unijnych 14 maja ostatecznie zatwierdzili pakt migracyjny. Porozumienie zakłada wprowadzenie kontrowersyjnego mechanizmu solidarnościowego, w ramach którego Rada Unii Europejskiej ma ustalać skalę wsparcia dla migrantów, wymaganego od poszczególnych państw. Przeciwko wszystkim 10 aktom prawnym zagłosowały Polska i Węgry. Słowacja, Czechy i Malta najczęściej wstrzymywały się od głosu, a w jednym przypadku były też przeciwne. Zdecydowana większość krajów poparła rozwiązania i pakt azylowy przeszedł w całości. Donald Tusk odniósł się do unijnej decyzji i zapewniał, że Polska nie przyjmie migrantów. To jest moje zadanie i ja się z tego zadania wywiążę. Polska będzie beneficjentem paktu. Nie będziemy za nic płacić. Nie będziemy musieli przyjmować żadnych migrantów z innych kierunków. Natomiast Polska będzie skutecznie egzekwowała wsparcie finansowe ze strony Unii w związku z tym, że stała się państwem goszczącym setki tysięcy migrantów, głównie z Ukrainy. Skomentował szef rządu. W podobnym tonie wypowiedziała się wcześniej komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson. Podkreśliła, że biorąc pod uwagę, iż Polska przyjęła Ukraińców, zostałaby częściowo lub całkowicie zwolniona z udziału. Były wiceszef MSZ Paweł Jabłoński mówił, że sam pakt jest niezgodny z prawem unijnym. W 2018 roku zapisano, że wszystkie decyzje odnośnie osób, które trafiły na teren Unii Europejskiej w niekontrolowany sposób, mają być podejmowane z uwzględnieniem zasady dobrowolności. Jego zdaniem sprawa powinna trafić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oczekujemy, że rząd Donalda Tuska rozpoczyna dzisiaj przygotowania do złożenia tej skargi. Będziemy im w tej sprawie patrzeć na ręce, powiedział Jabłoński. Z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Przydacz uznał, że oddajemy Brukseli władzę nad swoim własnym wewnętrznym bezpieczeństwem. Pakt nie bierze pod uwagę podstawowej zasady, jaka została ustalona w 2018 roku – zasady dobrowolności. Solidarność powinna być okazywana na zasadzie dobrowolności, ocenił Przydacz. Do sprawy odniosła się także Konfederacja, twierdząc, że przygotowany przez Unię pakt będzie miał negatywny wpływ dla kwestii migracyjnych i dla bezpieczeństwa Europejczyków. Jeśli jakieś zjawisko chce się zwalczyć, tak jak nielegalną imigrację, to się uszczelnia granice, a nie tą nielegalną imigrację instytucjonalizuje i zmusza państwa członkowskie do jej finansowania, skomentował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Pakt azylowy to zbiór 10 rozporządzeń, które mają być odpowiedzią Unii Europejskiej na nasilający się kryzys migracyjny, będący wynikiem niekontrolowanego napływu ludności z krajów Afryki i Azji do państw członkowskich Unii Europejskiej. On jest właśnie po to, żebyśmy mieli wspólne prawo na wszystkich granicach unijnych, żebyśmy się lepiej organizowali, żeby były bardzo jasne zasady, żebyśmy się mogli wymieniać danymi, żeby było łatwiej zwalczać przemytników ludzi, oceniła Róża Thun z Polski 2050. Europosłanka twierdzi, że jest jej przykro i jest zaskoczona, że Polska wymienia się teraz w jednym szeregu z Węgrami i Słowacją. Strzelano do Roberta Fico, premier Słowacji w stanie ciężkim. Zdarzenie miało miejsce w środę podczas wyjazdowego posiedzenia rządu. Świadkowie relacjonują, że incydent rozegrał się, gdy polityk zbliżył się do witającego go tłumu. W jego kierunku padło kilka strzałów, które powaliły Fico na ziemię. Zaraz po ataku trafił do szpitala. Rząd Słowacji w oficjalnym komunikacie poinformował o stanie jego zdrowia. Robert Fico został dziś zaatakowany i wielokrotnie postrzelony. Obecnie znajduje się w stanie zagrażającym życiu. W tej chwili jest transportowany helikopterem do Bańskiej Bystrzycy, ponieważ dotarcie do Bratysławy zajęłoby zbyt dużo czasu, biorąc pod uwagę konieczność nagłej interwencji. O wszystkim zadecydują najbliższe godziny, napisano na rządowym profilu. Sprawca zamachu został zatrzymany. To 71-letni pisarz pracujący dla firmy ochroniarskiej.
Szokujące wieści ze Słowacji. Robert, moje myśli są z tobą w tej trudnej chwili, przekazał Donald Tusk odnosząc się do zamachu na słowackiego premiera. Wsparcie wyraził także prezydent Andrzej Duda. Fico został postrzelony w trakcie wizyty słowackiego rządu w miejscowości Handlowa na zachodzie kraju. Sforsowali granice i wtargnęli z Białorusi. Mieli złe zamiary. Jak podał podlaski oddział Straży Granicznej grupie mężczyzn, udało się sforsować ogrodzenie na granicy polsko-białoruskiej. Do zdarzenia doszło w okolicach Szeremchy, kilkanaście kilometrów od Białowieży. Po przedostaniu się przez zaporę migranci udali się w stronę znajdującego się w pasie drogi przygranicznej posterunku polskich służb. Gdy dobiegli na miejsce, postanowili podpalić posterunek, jednak bezskutecznie, gdyż usłyszeli, że w ich stronę z dużą prędkością zbliża się patrol strażników. To wystraszyło i spłoszyło podpalaczy, którzy w ostatniej chwili zdecydowali się na ucieczkę. Migrantom zabrakło dosłownie kilka minut, by skutecznie podłożyć ogień i zniszczyć punkt stacjonowania polskich służb. Obcokrajowcy uciekli w głąb Białorusi i zniknęli z pola widzenia funkcjonariuszy. Na innym odcinku, także w rejonie Białowieży, grupa zamaskowanych migrantów postanowiła zniszczyć polski znak graniczny i była agresywna w stosunku do jednego z żołnierzy. Na opublikowanym nagraniu widać, jak wzdłuż ogrodzenia biegnie mężczyzna, trzymając w rękach masywny konar. Najpierw próbuje uszkodzić znak, a następnie kieruje atak w stronę funkcjonariusza, który dobiegł na miejsce i chciał nie dopuścić do dewastacji mienia. Napastnik chwycił za kamienie i starał się trafić nimi wojskowego. Ten zdążył zasłonić się tarczą i zrobić unik. Takie incydenty zdarzają się często, jednak grupy są coraz liczniejsze, a intruzi coraz bardziej agresywni. Chcą przedostać się na polską stronę, niszcząc zapory i zagrażając strażnikom i żołnierzom, którzy każdego dnia starają się chronić polską granicę i nie dopuścić, by migranci wchodzili na nasze terytorium. Tylko w minionym tygodniu w stronę polskiej granicy ruszyło 140 cudzoziemców, którzy mieli nadzieję, że w grupie łatwiej będzie im przedostać się na drugą stronę. Z kolei dwa tygodnie wcześniej jeszcze większa grupa, około 200 osób, próbowała osiągnąć ten sam cel. W sobotę podczas wizyty w wojskowym zgrupowaniu zadaniowym Podlasie premier Donald Tusk ogłosił wzmocnienie granicy z Białorusią i zapowiedział budowę nowoczesnej fortyfikacji. Obiecał też większą ochronę prawną żołnierzy i funkcjonariuszy, która ma zapewnić im prawne bezpieczeństwo w podejmowanych działaniach. Tymczasem we wtorek padły deklaracje modernizacji zapory, która została wielokrotnie uszkodzona, a więc i osłabiona, na różnych odcinkach pasa granicznego. Do końca tego roku wzmocnimy istniejącą zaporę na granicy z Białorusią. W przyszłym roku zbudujemy układ drogowy niezbędny do skutecznego działania Straży Granicznej. Koszt tego przedsięwzięcia to 1 mld zł, powiedział wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Zapora na odcinku 200 km to ogrodzenie zbudowane z przęseł, które należy wzmocnić poprzez umiejscowienie poprzecznych belek, uniemożliwiających ich rozpieranie, oraz poprzez doposażenie systemu elektryczno-optycznego w kolejne elementy. Rozważana jest także budowa w pasie granicznym drugiej linii zapory. Coraz bliżej fazy krytycznej. Ukraina wycofuje wojska. Sytuacja jest trudna na kilku liniach frontu, ale w Charkowie trwa prawdziwy dramat. Drugie najbardziej ludne miasto Ukrainy stało się w połowie maja jednym z głównych punktów natarć sił zbrojnych Rosji. Według wstępnych szacunków na niewielkim odcinku zgromadzonych zostało kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, którzy posuwają się naprzód i niszczą osady wzdłuż granicy. Wszystko wskazuje na to, że wzmożenie na tym odcinku frontu oznacza początek decydującej bitwy, która będzie miała kluczowe znaczenie dla wyniku wojny, podaje Politico, uznając, że konflikt wchodzi w fazę krytyczną. W odpowiedzi na ostrzał i ataki wojsk lądowych oraz w celu ratowania życia żołnierzy i minimalizacji strat, ukraińskie jednostki przeniosły się na dogodniejsze pozycje. Determinacja Ukrainy może zostać osłabiona. Istnieje obawa, że akcja Putina opłaci się. Tym samym dojdzie do zdławienia ukraińskiego oporu przy jednoczesnym wyczerpaniu zachodniego wsparcia dla Kijowa, podkreśla Politico. Wołodymyr Zełenski nie zjawi się w Hiszpanii i Portugalii jak planował. Ukraińskie władze tłumaczą, że sytuacja wojenna w kraju pogarsza się i prezydent musi koordynować działania na miejscu. Jeśli siły rosyjskie będą w stanie zbliżyć się o kolejne kilkanaście kilometrów od swoich obecnych pozycji, niemal dwumilowy Charków znajdzie się w zasięgu wrogiej artylerii. Jednak próba zajęcia miasta byłaby dla Rosjan tytanicznym wyzwaniem, nie mówiąc już o utrzymaniu okupacji, zaznaczyli eksperci ISW.
Ciężkie walki i zagrożenie przerwaniem linii obronnych oznacza konieczność wzmocnienia osobowego jednostek, czyli mobilizację w kraju i to jak najszybciej. Sytuacja, w której jedni walczą na pierwszej linii frontu, a inni wiodą spokojne życie, najwyraźniej dobiega końca. Mając takiego wroga jak Rosja, cały kraj musi się zmobilizować, powiedział rzecznik Ministerstwa Obrony Dmitrij Łazutkin. Gruzińskie marzenie zgotowało obywatelom gruziński koszmar. Gruziński parlament stosunkiem głosów 84-30 przyjął w trzecim czytaniu ustawę o zagranicznych agentach, której od początku sprzeciwiają się proeuropejscy obywatele kraju. Popierająca ich prezydent Salom Zurabiszwili zapowiedziała weto, ale jest mało prawdopodobne, by zostało przyjęte parlamentarną większością głosów. Tak we wtorek wyglądał plac przed parlamentem w Tbilisi, w którym politycy rządzącej partii Gruzińskie Marzenie przeforsowali ustawę o agentach zagranicznych. Protesty trwają od tygodni, jednak tym razem odbywają się na niespotykaną skalę. Przeciwnicy restrykcyjnego prawa twierdzą, że jest to ogromny krok w tył, jeśli chodzi o aspiracje Gruzji do członkostwa w Unii Europejskiej. Dziesiątki tysięcy osób z europejskimi symbolami okupują teren wokół gmachu niemal bez przerwy. Wieczorem doszło do kolejnych starć demonstrantów z policją. Gruzińskie siły specjalne pobiły jednego z przywódców opozycji, Lewana Habejszwilego, który z posiniaczoną twarzą wezwał Gruzinów do walki. Zatrzymano i dotkliwie pobito także przywódcę gruzińskiego ruchu antyokupacyjnego Dawida Katsarawa. Doznał on poważnych obrażeń głowy i przebywa obecnie w szpitalu. Zamieszki mają miejsce nie tylko przed gmachem parlamentu. Także na sali obrad widać podziały, a walka na argumenty prowadzi do walki na gołe pięści. To nie pierwszy raz, kiedy posłowie pobili się dyskutując w sprawie ustawy o zagranicznych agentach. W bójce uczestniczyli członek opozycyjnej partii obywatelskiej Eliza Szwili oraz sekretarz wykonawczy rządzącej partii Gruzińskie Marzenie, lider większości parlamentarnej. Marsze przeciwko niedemokratycznym przepisom odbywają się w różnych częściach kraju. To nagranie pochodzi z Batumi, gdzie podobnie jak w stolicy protesty trwają niemal całą dobę. Gruzini mówią wprost, że ich pospolite ruszenie nie ma organizatorów ani liderów. To sprzeciw wolnych ludzi, którzy nie chcą żyć jakby tego chciała Rosja. Głośno sygnalizują, że jeżeli nie obronią się teraz, to skończą jak Ukraina. Mimo że Gruzińskie Marzenie prowadzi w sondażach, opozycja ma realną możliwość przejęcia władzy w jesiennych wyborach parlamentarnych. Prozachodnie ugrupowania łącznie cieszą się poparciem na podobnym poziomie co lider. Po konflikcie zbrojnym z 2008 roku i uznaniu przez Rosję niepodległości Abchazji i Osetii Południowej, stosunki Gruzji z Rosją pozostają napięte, ale pragmatyczna współpraca cały czas jest kontynuowana. Stany Zjednoczone, będące długoletnim sojusznikiem Gruzji, szczególnie w kontekście pomocy militarnej i wsparcia dla reform, są bacznym obserwatorem aktualnych wydarzeń w tym kraju. Z niepokojem przygląda się także Europa. We wtorek do Tbilisi przyjechali szefowie komisji parlamentarnych z Polski, Niemiec, Czech, Łotwy, Litwy i Estonii. Rząd Gruzji odmówił jednak rozmowy z delegacją z Unii Europejskiej. Nie jesteśmy tu, by pouczać. Jesteśmy tu, by się wzajemnie słuchać. Spotkał się z nami tylko szef Komisji Spraw Zagranicznych Nikolos Samharadze. Przyjął nas jednak nie w parlamencie, ale w siedzibie rządzącej partii Gruzińskie Marzenie, poinformował przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu. Gruzini nie rezygnują i głośno mówią o tym, że Unia Europejska to siła i bezpieczeństwo, o które właśnie przyszło im walczyć. Polska wiza tania i łatwa. Liczby mówią same za siebie. Posłowie przesłuchiwali we wtorek byłego wiceministra spraw wewnętrznych Macieja Wąsika. Kandydat PiS na europosła był zaskoczony wezwaniem na komisję. Stwierdził, że sprawy cudzoziemców nie były w zakresie jego obowiązków. Zeznał przed sejmową komisją, że o sprawie afery wizowej dowiedział się pod koniec sierpnia 2023 roku, kiedy CBA weszło do MSZ. Wiceminister Wąsik był odpowiedzialny za sankcje wobec Rosji podczas wojny na Ukrainie. Jednocześnie w tym czasie funkcjonował program Poland Business Harbor, który umożliwiał wjazd na teren Polski obywatelom Federacji Rosyjskiej w ramach tzw. wiz biznesowych, podkreślił szef komisji Michał Szczerba. Podczas posiedzenia przewodniczący chciał zadać Wąsikowi pytanie o system inwigilacyjny Pegasus, uznając za nieistotne, że ma to związek z inną komisją. Oburzony Andrzej Śliwka zareagował słowami: nie no, nie żartujmy sobie, panie przewodniczący. Szczerba, który już wcześniej zarzucał posłom PiS, że zakłócają obrady, odpowiedział wykluczeniem Śliwki z obrad. Nie pomogło nawet odwołanie do prezydium komisji.
Zarzuty w głośnej sprawie usłyszeli już Edgar Kobos i były wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. W związku z tą sprawą Kobos spędził 3 miesiące w areszcie. Posłowie przesłuchiwali także byłą wicepremier Jadwigę Emilewicz, inicjatorkę programu wizowego. Była minister rozwoju przekonywała, że program był odpowiedzią na realne potrzeby polskiego rynku IT. Chodziło o ściągnięcie do Polski białoruskich firm informatycznych, startupów i pracowników sektora IT, zeznała przed komisją. Pytana o związki z główną twarzą afery Edgarem Kobosem, Emilewicz podkreśliła, że jej kontakt ze współpracownikiem Wawrzyka był incydentalny. Program wizowy zakładał uproszczoną procedurę wizową dla firm, startupów i specjalistów IT, bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę. Z białej księgi przygotowanej przez międzyresortowy zespół MSZ i MSWiA wynika, że polska wiza była łatwo dostępna i stosunkowo tania na tle innych krajów unijnych. Polska wydawała zezwolenia na wizy w sposób niekontrolowany. Każdy, kto chciał, mógł zostać w Polsce studentem, powiedziała podsekretarz stanu Henryka Mościcka. Według danych resortu liczba zezwoleń na pracę dla obywateli niektórych państw azjatyckich i afrykańskich wzrosła w ostatnich latach z niemal zera do kilku tysięcy. Przykładowo w 2018 roku dla obywateli z Zimbabwe wydano ich 13, a już w ubiegłym roku ponad 5 tysięcy. W przypadku Rwandy było to początkowo 6 zezwoleń, a następnie ponad 1200. Najwięcej w ubiegłym roku wydano ich dla obywateli Indii, prawie 46 tysięcy, przy czym jeszcze 5 lat temu było to 8 tysięcy. Pod koniec stycznia tego roku program został zawieszony. Sejmowa Komisja Śledcza bada nadużycia i zaniechania co do legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w okresie od 2019 do 2023 roku.